Witam serdecznie. Witam serdecznie. Foxtail Wrestling Baby rządzi baby. Dzisiaj. Tak jest, tylko że ty miałeś powiedzieć Foxtail Wrestling. Foxtail Wrestling Baby. Baby. Tak jest. Tak miało być. Tak miało być, tak, więc zrobiliśmy to. Udało się. Trenerze, najpierw tak, dziękuję bardzo za dostawę dziczyzny. Tak, była dobra. Przesmaczna. Słuchajcie, jemy dzikie mięso. Adrian Cios zaczął jeść dzikie mięso i zobaczcie, jak przewracał jóźwiaka. Ale ty byłeś na tym proteście? Byłeś na proteście, dorożała mu się? Byłem. Dorożała mu się odejść, tak. No byłem. Nie, no ale nie w tej samej ekipie. No nie, no w tej samej było nas tam, nie wiem ile, 20-30 tysięcy osób, więc szczerze mówiąc, jakieś absurdy, no. Przez setki lat nikomu to nie przeszkadzało. Nie, no to lepiej, żeby samochody zabijały zwierzęta, że w ogóle tak naprawdę, wiecie co, musimy się wyprowadzać z miejsc, gdzie zwierzęta żyją, bo my im przeszkadzamy, bo my potrzebujemy naturę, ale natura nas nie potrzebuje, więc jak ktoś porównuje nas, ludzi, do zwierząt, to niech bzykają sarny albo dziki, kurna, Jezu, wiesz, rozumiesz? No. Kontrowersji multum. No tak naprawdę, no kurna, bo to jest, wiesz, co jakiś, ja tu słyszę. Wiesz, jakiś absurd dla mnie. Dobra, że wiem, ludzie myśliwi gadają, muszą być też zwierzęta. Gadać, tak, muszą Dobrze. Być zwierzęta. Wiesz, że na przykład wilki tasmańskie zostały wytłuczone przez ludzi. No, wilki tasmańskie? Tak. Tak? No, ale mamy dosyć dużo naszych polskich wilków, więc w ogóle wszędzie są wilki. Wiesz o tym? Wiesz. No. Ale musi być równowaga. Musi być równowaga. Ja uważam, że musi być równowaga. Dużo ludzi zadaje pytania, ale przecież to tu dużo gadać. Jak ludzie polują, na przykład etyczni myśliwi, dla właśnie takiego dobrego mięsa i jedzą to, a lubią mięso, no to dlaczego mają nie polować, tak? A w tej chwili, jak ja się tu produkuję i gadam, to w ubojniach w tej chwili zostają ubijane krowy, świnie i cała trzoda zostaje, jest po prostu wybijana. Przemysłowo, no bo ludzie muszą jeść. To jest normalna kolej rzeczy. No, kiedyś tego nikomu nie to nie przeszkadzało. No ale nic. Słuchaj. To przejdźmy do rzeczy. To na tym mięsie tak Adrian trzymał prezesa i po prostu jechał tak, że kurczę, ciężko było zatrzymać, bo pamiętam rozmowę. Powiedziałeś, jeśli sprowadzi, to utrzyma w parterze. Znaczy tak, to właśnie to powiedziałem, że jeśli tylko skróci dystans i sprowadzi do parteru, to mamy to i będzie. I wiem, bo przerabiałem z Adrianem i wiem, jaką miał kontrolę na treningach, więc jeśli ja w wielu przypadkach nie mogłem wyjść z kontroli Adriana, gdybym się może postarał, to może by mi się udało, ale rzeczywiście to jest chłopak, który jest mocno, jest fizyczny, więc jak się postara i chce, no to robi robotę, więc uważam, że jak to od razu powiedziałem trenerowi Jabłońskiemu, sprowadzamy do parteru, mamy to. No i w każdej rundzie sprowadził, zaznaczył swoją dominację i mamy to. I co? I Foxtail Wrestling Baby. Ale i w stójce też potrafił trafić, tak? Ile się razy? Tak, no i tam trafił, rzeczywiście. Adrian trafił. Oczywiście dużo jest do przepracowania z Adrianem. To nie jest tak, że tu już mamy, jest super, hiper i już jest w ogóle, że już idziemy po następnego zawodnika. Nic, no po prostu musimy obejrzeć pewne, znaczy ostatnią walkę, wprowadzić kolejne zmiany, poprawić te niuanse. Zresztą z walki na walkę uważam, że Adrian będzie się przyzwyczajał do tej atmosfery, do oktagonu, do nowych zmian, no bo tak naprawdę walki uczą nas. Mówią o charakterze? Tak. Przede wszystkim o charakterze, tak. No. Wszyscy ubliżali Adrianowi. Adrian ciot i tak dalej, leciało cały czas. Tam całe koalicje były i gdzieś go wytykano. Okazało się, że... Nie lubią Adriana. Zyskał szacunek teraz? Nie wydaje mi się, ale szczerze mówiąc, jak mamy na to patrzeć, to
nie patrzmy na to, po prostu robimy swoją robotę. No, w końcu mamy cztery walki z rzędu wygrane i idziemy po następną piątą. Oczywiście poprzeczka będzie cały czas... Ale teraz będziesz naciskał na to, żeby był na przykład lżejszy rywal, bo umówmy się, no on miał ciężki. Tak. Marcin Najman i tutaj prezes to są ciężcy zawodnicy. Uważam, że musi, tak, będzie następny lżejszy rywal. No i co? No i myślę, że te niuanse i te rzeczy, które już z trenerem Jabłońskim na szybko przegadaliśmy po walce. No mamy co robić, ale ważne jest to, że Adrian jest posłuszny, przychodzi na czas na trening. No czasami ma ten swój studencki kwadrans po ślizgu, a góra 5-10 minut, no ale on wie o tym, że... Nie zawsze, omija treningów, zawsze, może się spóźnić, ale nie omija. Zawsze go kara spotyka, więc stara się nie spóźniać. Widać, że chce trenować, a niestety nie lubię zawodników, z którymi ciężko się współpracuje, bo na przykład nie przychodzą na trening, bardzo się spóźniają. Amadeusz. I mówią, przepraszam trenerze i to usłyszałem już 105 razy. Powiedz, kto to? No to wszyscy wiedzą. Zacznę pierwszy. Amadeusz? Nie no. Ferrari. Robert. Nie, Amadeusz. Wszystkiego Ferrari. Dobrego. Słuchaj. Wszystkiego dobrego. Trzeba być posłusznym, trzeba robić robotę i nie ma miękkiej gry. I nie ma drogi na skutek. I Fox Style Wrestling. Baby. Tak jest. Dzięki.